Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę, jak przenieść folder instalacyjny gry na Steam. Czyli prościej mówiąc, jak przenieść grę Steam z dysku na dysk. Najpierw trzeba wejść w aplikację Steam. Później kliknąć w lewy górny róg. Później przejść do zakładki ustawienia. Później przejść do kolejnej zakładki pobieranie. I dodać folder biblioteki. Ja mam aktualnie dwa foldery. Lecz gdy chcielibyście dodać kolejny folder, podstawowy folder jest jeden. Gdy chcielibyście dodać drugi, klikamy tą opcję. Później tą zakładkę. I wybieramy dysk. W moim przypadku będzie to E. Dysk E. Dysk to partycja dysku A w moim komputerze. A później klikamy nowy folder. Ja takowego folderu nie będę tworzył, ponieważ już mam dwa. Ja wam pokażę tylko, jak to przenieść. Następny krok polega na kliknięciu w zakładkę biblioteka. Później, gdy klikniemy w zakładkę biblioteka, klikamy na dowolną grę, musi być oczywiście zainstalowana. W moim przypadku będzie to Call of War. Później klikamy właściwości. I gdy zrobimy już folder instalacyjny, pojawi nam się dodatkowa opcja. Czyli przenieść folder instalacyjny. Klikamy w to. No i wybieramy. Call of War u mnie jest zainstalowane aktualnie na dysku A, a więc mogę przenieść to tylko na dysk C. No i przenosimy folder. Może to potrwać od paru sekund do nawet kilku godzin. Zależy, ile gra po prostu waży. Do widzenia.